Dzień dobry. Witam po bardzo długiej nieobecności, to już ponad 2 lata. Chciałem na początku przeprosić za to. Spowodowane to było tym, że ten ostatni odcinek tego cyklu rozciąganie versus granica, przepraszam, gdzie jest granica plastyczności, rozciąganie versus zginanie, chciałem zrobić tak, że wszystkim, że tak powiem, gacie spadną. Ale jak to życie pokazuje, nie ma na to czasu, żeby się przygotować. Minęło ponad 2 lata i stwierdziłem, że muszę to nagrać jakkolwiek, więc będzie, jest pełen spontan, nie ma żadnego scenariusza, pełna improwizacja. Zaraz przygotuję Maurycego. Nawet była taka przez chwilę przygoda, że zginął. Myślałem, że ktoś się nie bał i go sobie wziął, ale się odnalazł. Także już ustawiam Maurycego w pozycji do słuchania i zaczynamy odcinek. Taki trochę brudny jesteś. Trzeba byłoby cię wyprać. No więc Maurycy, spotykamy się. Ponad 2 lata. Ale teraz będziemy bardziej aktywni. Może przypomnę ci na początku tego 4. odcinka zakończającego ten cykl pod tytułem Rozciąganie versus zginanie. Gdzie jest granica plastyczności przy zginaniu? Dlaczego w ogóle doszło do nakręcenia tych odcinków? Co było celem? I w tym odcinku zostanie wyjaśnione, jak to się zakończyło, jak to zostało wyjaśnione. Otóż pierwotnie miałem do wykonania badania zmęczeniowe fragmentów sprężyny śrubowej, to jest ten fragment. Ta sprężyna śrubowa, się domyślasz, jak to jest fragment, to takich wielkich gabarytów była i było bardzo kłopotliwe wykonywać te badania dla całej sprężyny. Więc ustaliliśmy, że będziemy badać próbki, fragmenty. Taka sprężyna śrubowa pracuje na skręcanie i podczas skręcania jest zginana. Zatem można było zasymulować te badania poprzez zginanie trzypunktowe. 2 punkty podparcia, 1 punkt wymuszenia. I teraz kluczową jest sprawą oczywiście przy zadanym rozstawie, jaką siłę zastosować, aby otrzymać konkretny moment i konkretne naprężenie w tych zewnętrznych warstwach tej próbki. Odniesieniem jest granica plastyczności. Wyznaczyłem granicę plastyczności przy rozciąganiu dla tego materiału, dla próbki o takim samym przekroju, tylko prostej. I ta granica plastyczności wynosiła 1450 MPa. Po czym przeprowadziłem próbę zginania. Może pokażę, jak ona wyglądała w fotografii. Więc taka próbka była zginana w układzie na 2 podporach walcowych, gdzie miejsca styku były oddalone od siebie o 260 mm. Była trzeci walec wymuszający, który powodował zginanie. Została sporządzona charakterystyka w układzie siła, ugięcie sprężyny. W początkowym zakresie mamy taki niejednorodny stan, bo pokażę ci, ta sprężyna, ta próbka też jest pokryta polimerem. Jest to zabezpieczenie przeciw korozji. I na początku w miejscach potwór, w miejscach wymuszenia mamy duże odkształcenia plastyczne tej powłoki. Więc ten początkowy stan jest taki niejednorodny, ale później przechodzimy w ścisłą zależność liniową pomiędzy siłą a ugięciem. Jest to zakres sprężysty pracy tej próbki, tej sprężyny, który kończy się przy sile około 200 kN, czyli około 20 ton. Po czym mamy jakieś odkształcenia plastyczne, osiągamy tam maksymalną siłę, która później maleje i w którymś momencie pęka ta sprężyna. Swoją drogą, może zaraz pokażę film, on jest dosyć efektowny.
Chociaż te filmy zamierzam pokazać w osobnych odcinkach, między innymi też kręciłem kamerą szybką to pęknięcie, także wydaje mi się bardzo interesujące. Masz moment przed samym pęknięciem. Zatem pamiętasz z tamtych filmów, jak mamy belkę zginaną o przekroju prostokątnym, to góra belki jest ściskana, dół jest rozciągany i największe naprężenia są w tych zewnętrznych warstwach, największe rozciągające na dole, największe ściskające w miejscu wymuszenia. No i wyszło, że przy sile 200 kN, tych 20 ton, z obliczeń analitycznych wychodzi, że naprężenia w tej zewnętrznej warstwie są na poziomie 1950 MPa. Bardzo wysoko w stosunku do wyznaczonej granicy plastyczności. Teraz pokażę. Spójrz. To były te próbki, które rozciągałem, żeby wyznaczyć charakterystykę naprężenie, wydłużenie względne. Robiłem to bez ekstensometrów, więc poziom tego wydłużenia jest mniej istotny. I też widzimy odcinek prostoliniowy, ten zakres sprężysty i on się kończy, no, powiedziałem wcześniej 1450, on się kończy na 1400 MPa, czyli przy 1400 MPa zaczynają się intensywne odkształcenia plastyczne po przekroczeniu tego naprężenia. A my tam mamy naprężenia 1800-1900, dużo większe, ponad 30% większe niż wychodzi z rozciągania. No i zaczęło się. Więc co się zaczęło? No, zaczęły się obliczenia, bo podejrzewam, że coś źle robię. Zastosowałem obliczenia analityczne jak dla belki prostej, to jest belka łukowa, więc przeszedłem na metodę elementów skończonych. Zrobiłem symulację, analizę sprężystą. Wyznaczyłem naprężenia w tej warstwie i one były na bardzo podobnym poziomie, no tam 6% mniej, bo tam wychodziło ponad 1900, tu miałem 1840, więc dużo. Dużo za dużo w stosunku do rozciągania, bo chodzi o to, że nie robimy zagadnienia, gdyby to było 5 czy 10% różnicy, ale granica plastyczności przy rozciąganiu była na poziomie 1400 MPa, a przy zginaniu wychodzi gdzieś w granicach 1900, 500 MPa więcej, ponad 35% więcej. Więc jeżeli teraz chcę robić próby zmęczeniowe i chcę być w połowie, powiedzmy, naprężeń plastycznych, to mam nastawić połowę z tych 1400, czyli 700, czy 900 i w ogóle z czego wynika ta różnica? Przecież jeżeli zaczyna się plastyczność jakaś w próbce, to powinna być mierzalna i stwierdziłem wtedy, że muszę uprościć układ. Przeszedłem wtedy na płaskownik ze stali zwykłej jakości S185 czy S235, nieistotne, który wykazuje wyraźną granicę plastyczności. Wyznaczyłem ją przy rozciąganiu i ona była właśnie tam na poziomie 235 MPa. Po czym zacząłem przeprowadzać zginania, też trójpunktowe, i to w układzie takim płaskim, i to w takim układzie, że tak powiem, na sztorc. Wziąłem też na tapetę, że tak powiem, próbkę o przekroju okrągłym z pręta ciągnionego, który ma na zimno, więc nie wykazuje już wyraźnej granicy plastyczności, tylko umowną. Też wyznaczyłem sobie parametry przy rozciąganiu, dokonałem zginania, wyznaczyłem charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowe i porównałem ze sobą. No i Maurycy, popatrz proszę. Charakterystyka przy rozciąganiu, zrobiłem to z ekstensometrem, chociaż jest wyraźna granica plastyczności, to nie jest potrzebne. To jest ta czarna linia. W układzie naprężenie, wydłużenie względne, przy rozciąganiu mamy wyraźną granicę plastyczności 230 MPa. Po czym sporządziłem charakterystykę przy zginaniu,
Ta krzywa czerwona to jest w układzie, że szerokość jest 25, wysokość 10, czyli w takim układzie. No i idzie prostoliniowo, dokładnie po tej samej linii, zgodnie z modułem. Przy 0,1% mamy 200 megapaskali, więc moduł jest 200 gigapaskali, moduł sprężystości, moduł Younga. I zaczyna się wyraźna granica plastyczności na poziomie prawie 400 megapaskali. A przy osiąganiu mieliśmy 230. No, jeszcze tylko zrobiłem sobie tak dla porównania. Ta zielona krzywa to jest zgnanie na sztorc i wyznaczyłem umowną granicę plastyczności, jest na podobnym poziomie. Więc mamy o 60-70% więcej, prawie. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, tutaj mamy na rozciąganie, tu na zginanie, to też mamy rzędu 50-70% większą, niż by wychodziło z obliczeń i kiedy odniesieniem jest to rozciąganie. Popatrz teraz na charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową dla prętów okrągłych ciągnionych. Mamy znowu naprężenie, wydłużenie względne z ekstensometrem, bardzo precyzyjnie, starannie wykonane doświadczenie na maszynie wytrzymałościowej. I ta czarna krzywa to jest krzywa rozciągania. Mamy znowu piękny odcinek prostoliniowy, moduł Younga się zgadza. Wyznaczamy sobie, gdzie tam odchodzi od tej liniowości, ale to nie jest istotne. Wyznaczamy umowną granicę plastyczności. I ta umowna granica plastyczności dla pręta tego okrągłego przy rozciąganiu jest na poziomie 550-560 megapaskali. Ta zielona krzywa to jeszcze dla porównania, przetoczyłem tą próbkę na dwa razy mniejszą średnicę, czyli z 16 zszedłem na 8 mm. Charakterystyka jest identyczna. Po czym wykonuję zginanie, to jest ta krzywa czerwona. Wyznaczam umowną granicę plastyczności i mam 855 megapaskali, czyli 52% więcej. Postanowiłem, że pójdę drogą na skróty, która przeważnie albo jeszcze nigdy mi się nie sprawdziła, a więc popytam dookoła, może ktoś wie, dlaczego tak to wychodzi. Więc postanowiłem, że nakręcę film, uproszczę to zagadnienie do takiego, wydawałoby się, trywialnego zagadnienia, czy tam problemu, zagadnienie do zagadnienia, że mam kawałek płaskownika i chcę go lekko plastycznie wygiąć. Pierwsza jakaś plastyczność, powiedzmy, taki płaskownik chciałbym ugiąć o 0,1 mm trwale, to to jest wydłużenie względne rzędu 0,04%, 5 razy mniej niż umowna granica plastyczności. Podczas takiego zginania trójpunktowego, jaką siłę muszę przyłożyć, żeby tego dokonać? I z obliczeń analitycznych wychodziło, że tam już nie pamiętam, 300-370 kg i od tego momentu już powinna zacząć się plastyczność. A w praktyce obciążałem 370, 400, 450 i dopiero gdzieś blisko pół tony osiągnąłem to ugięcie. No i oczekiwałem, że ktoś powie: Konrad, no przecież to jest prosta sprawa, to i to. Nakręciłem jeszcze drugi odcinek, trzeci i dopiero wtedy się wyjaśniło. Aha, jeszcze w międzyczasie pomyślałem, że może ja źle dokonuję tej symulacji mesowskiej, czyli metodą elementów skończonych, że miałem układ, że podpory są przesuwne, a tak jak mówiłem, tutaj mamy tą powłokę i wielkie tarcie, więc może to wynikało z tego, że ta próbka jest w miejscach podpór utwierdzona i z tego to wynika. I przeprowadziłem też analizę mesowską, utwierdzając w miejscach podpór tą próbkę. Zwiększyło to oczywiście te wyliczone naprężenia, ale nieznacznie. Parę procent, tam nie pamiętam, 7%, może 10, na pewno nie 30, czy tam 50. No więc, jak zawsze bywa, w takich sytuacjach trzeba sięgnąć do książki, do podręcznika.
Może tam są te informacje i generalnie było podane, że w takiej sytuacji wytwarza się zawias plastyczny, tak to się chyba fachowo nazywa. Jeżeli mamy duże naprężenia i mamy już, wejdziemy w zakres plastyczny, więc kolega, któremu o tym powiedziałem, zrobił symulację MES-owską, gdzie zrobił tą analizę, tym razem plastyczną, nieliniową, analizę ze sprężysto-plastyczną, podał trzy punkty charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowej dla tego przypadku z tym płaskownikiem. Dał mi dane, z których ja stworzyłem wykres i wyszło, że tą 0,1 mm, którą chciałem tutaj uzyskać, będę miał przy sile 4,8 kN, czyli 480 kg, więc to jest to. I wtedy jakby te wyjaśnienia tej całej sytuacji ruszyły z kopyta. Kolega z budownictwa i architektury, z Wydziału Budownictwa i Architektury, podesłał mi stronę internetową, gdzie na samym początku jest napisane, uwaga, współczesna nauka i praktyka projektowania konstrukcji, a w szczególności konstrukcji stalowych, ale również żelbetowych, uznaje, że podstawowym sposobem analizy jest analiza plastyczna, a nie sprężysta. Wyrazem tego jest wiele odniesień dyspozycji w normie, tutaj jest cytowanie. Dlatego podstawowym obszarem pracy i kształcenia inżyniera powinny być metody analizy plastycznej, a klasyczne metody teorii sprężystości jedynie jako pomocnicze wstępne. Ale Maurycy, żeby była jasność, żeby nie wyszło, że ja, czy moje otoczenie, jacyś niedouczeni jesteśmy. Ja jestem doktorem inżynierem budowy i eksploatacji maszyn. Na Wydziale Mechanicznym, gdzie zajmujemy się m.in. budową, konstrukcją i eksploatacją maszyn, nadrzędną jest dokładność. Dlatego my operujemy tylko w zakresie sprężystym odkształceń materiałów, tylko w zakresie funkcjonowania prawa Hooke'a i ani źdźbła dalej. Jeżeli jakiekolwiek miejsce materiału ma osiągnąć czy przekroczyć granicę plastyczności, my do tego nie dopuszczamy, bo pojawiają się wtedy jakieś odkształcenia plastyczne, nawet małe, które będą wpływać na pasowania, dokładności, więc ta wiedza, na taką wiedzę tutaj nie kładzie się nacisku. Ale jest to duża inspiracja. Zginanie jest specyficzne w stosunku do rozciągania, bo w przypadku rozciągania, jeżeli wchodzimy w granicę plastyczności, zwłaszcza wyraźną, od razu mamy wielkie odkształcenia plastyczne, materiał płynie i nie ma z tym problemów. Natomiast zginanie jest specyficzne i jeżeli jakaś nieskończenie cienka warstwa i tylko na samym środku belki zginanie trzypunktowo osiąga granicę plastyczności, to ta belka ma jeszcze duży zakres nośności, właśnie około 50% większy. Więc jeżeli byśmy z tym podejściem tylko sprężystym podeszli do konstrukcji, powiedzmy jakiejś belki, na której będzie posadowiony jakiś silnik, no nie mówię tu o budowie jakiejś kładki czy mostu, to jeżeli byśmy obliczali przekrój tylko stosując analizę sprężystą, będzie to mocno przewymiarowane. I stąd wyszedł ten cały problem, na który ja się natknąłem, zginania tych fragmentów sprężyn. Więc jest okazja teraz, żeby się podzielić z Tobą tą wiedzą, jak to wygląda. No jeżeli mamy jakąś tam belkę, ona ma jakiś tam przekrój, tu mam prostokątny, tu jest jakiś taki jajowy, belka jest zginana, dół belki jest rozciągany, góra jest ściskana i te
Te naprężenia od osi obojętnej rosną liniowo i my w tym zakresie sprężystym się właśnie poruszamy. A co się stanie, jeżeli będziemy zwiększać te naprężenia, czyli będziemy zginać tą belkę, a ona ma wyraźną granicę plastyczności RE. I dojdziemy do takich właśnie naprężeń. Otóż okazuje się, że te nieskończenie cienkie warstwy, które osiągnęły granicę plastyczności, zaczynają się powiększać i już zaczynają zajmować coraz większy obszar. Nie przekraczają tej granicy plastyczności, mają takie naprężenia, które są równe granicy plastyczności. I w granicznym przypadku właśnie dochodzi się do tego zawiasu plastycznego i to jest jakby moment może utraty nośności tej belki. I jeżeli chodzi o obliczenia analityczne czy analizy mesoską, jest inne do tego podejście. Inne wzory po prostu. W klasycznym skinaniu sprężystym naprężenia liczymy w tych ostatnich warstwach w ten sposób, że dzielimy moment gnący przez wskaźnik wytrzymałości przekroju. No tam w którejś części tam robiłem te obliczenia. I ten wskaźnik wytrzymałości przekroju był stosunkiem momentu bezwładności przekroju podzielonym przez odległość włókien najdalej oddalonych od obojętnej osi zginane. Natomiast przy zginaniu plastycznym, sprężysto-plastycznym, kiedy leciutko wchodzimy na tą plastyczność, naprężenia liczymy w ten sposób, że dzielimy moment gnący przez wskaźnik wytrzymałości przekroju, który nie jest tym, co powiedziałem wcześniej, tylko jest podwojonym momentem statycznym połówek przekroju rozdzielonych osią obojętną. Cokolwiek to teraz dla Ciebie znaczy, ale już Ci wyjaśnię. W literaturze oczywiście może znaleźć od razu gotowe wzory na wskaźnik wytrzymałości przekroju. Dla prostokąta każdy po kursie mechaniki wytrzymałości materiałów wie, przez jakiś czas nawet pamięta, że to jest, ten wskaźnik jest równy BH kwadrat przez 6. I w niektórej literaturze można znaleźć jeszcze wskaźniki wytrzymałości przekroju, ale analizy plastycznej. One są oznaczone albo z primem, albo z jakimś indeksem PL. I też są podane gotowe wzory, nawet w tym podręczniku też było to podane bez jakiegoś tam większego rozwijania, jako ten wskaźnik był podany z primem. I dla przekroju prostokątnego stosunek tego wskaźnika wytrzymałości plastycznej przekroju do sprężystej wynosi 1,5. Jest o 50% większy, albo odwrotnie, ten sprężysty do tego plastycznego to jest równy, stosunek ten równy jest 2/3. W okrągłym ten stosunek jest trochę inny. Tak jak powiedziałem, ten plastyczny to jest jakby dwukrotny iloczyn momentu statycznego, tej połówki tego przekroju, rozdzielonego właśnie tą osią obojętną zginania. Więc jeżeli byśmy tutaj sobie to policzyli, a moment statyczny figury płaskiej to jest iloczyn pola powierzchni i różnicy odległości środka geometrycznego od osi, względem której jest liczone, więc już nie będę Cię tu męczył. Otrzymujemy dokładnie ten wynik, czyli 1/4 BH kwadrat, a nie 1/6. I teraz to mnie zainspirowało do bardzo fajnej rzeczy. Mianowicie w takim układzie wydaje mi się, że można porównywać charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowe ze zginania z charakterystykami z rozciągania i one powinny się pokryć, jeżeli odpowiednio zmodyfikujemy właśnie w oparciu o te wzory, bo tak się powszechnie uważa, mówi, czy nawet uczy, że nie ma czegoś takiego jak wytrzymałości na zginanie, jest tylko wytrzymałość na rozciąganie, no bo z praktyki, jak
tutaj pokazałem, z tego klasycznego podejścia nie zgadza się to. A ja ci pokażę teraz, co ja zrobiłem. I popatrz, Maurycy, chcę podkreślić, że to jest jakby mój wkład i moje osiągnięcie, jakaś według mnie nowa wiedza się w tym momencie pojawia. Mamy charakterystykę naprężenie, wydłużenie względne, gdzie mam krzywą z rozciągania, tak jak mówiłem, tu nie ma wyraźnej granicy plastyczności, bo pręt był ciągniony na zimno, a to jest charakterystyka, ta linia czerwona przerywana, ściągnięta przy zginaniu. I proszę zobaczyć, praktycznie to się pokrywa, a jak została zmodyfikowana? Otóż jako naprężenie policzyłem to, co powiedziałem, moment gnący przez wskaźnik wytrzymałości przekroju, ale tej analizy plastycznej. Natomiast co z wydłużeniem względnym? Ponieważ wiem, że mój telefon. Ponieważ wiem, że stosunek tych wskaźników wytrzymałości wynosi 2/3, czyli tak jakbym w analizie sprężystej liczył, jakie jest naprężenie nie w tych włóknach najdalej oddalonych, tylko o 66% oddalonych, o 2/3 oddalone od tej osi obojętnej, to postanowiłem, że tam będę rozpatrywał to wydłużenie względne i o tyle zmodyfikowałem tą oś wydłużenia względnego przy zginaniu. I wtedy pięknie się to pokrywa. Możemy wyznaczyć moduł sprężystości podłużnej, czyli moduł Yanga, i możemy porównywać charakterystyki nawet w całym zakresie. To jest dla tej charakterystyki, gdzie to jest charakterystyka dla tego materiału, który wykazywał wyraźną granicę plastyczności. I w końcu, jeżeli sobie dla tej mojej, dla tego przypadku, dla tego fragmentu sprężyny zmodyfikuję odpowiednio wykres ze zginania trzypunktowego, ponieważ tutaj przy rozciąganiu stosowałem ekstensometru, to nie mamy takiego pokrycia, ale gdybym zastosował, to byłoby bardzo dobre, ale jeżeli chodzi o to, gdzie jest ta granica plastyczności przy rozciąganiu i przy zginaniu, to jest na tym samym poziomie. Czyli możemy już porównywać, czy tak jak przy rozciąganiu była tam około 1400 MPa, to przy zginaniu w takim wypadku jest tam około 1300 i mamy teraz zgodność tych eksperymentów. Jeszcze na koniec chciałem, Maurycy, ci pokazać takie dwie rzeczy, które według mnie są bardzo interesujące. To nie jest tak, nawet tak jak w tym przypadku, do którego uprościłem ten przykład, czyli gdzie się pojawia pierwsza plastyczność, że ona się pojawi później. Ona się pojawia tam, gdzie powinna się pojawić, czyli jeżeli już jakiś nawet nieznaczny fragment przekroju osiągnie granicę plastyczności, to ona się pojawia, tylko ona jest bardzo, bardzo mała i przeze mnie była po prostu niemierzalna. Ale co ciekawe, na podstawie i analizy metodą elementów skończonych, a później potwierdziłem to doświadczalnie na tej całej sprężynie, że to tak wygląda, że ta charakterystyka tak wygląda, pokażę ci, że zakres tych odkształceń plastycznych, który się pojawia, można podzielić na dwa obszary. Takiego liniowego wzrostu i później takiego gwałtownego wzrostu wykładniczego. Może zacznę najpierw od tej rzeczywistej sprężyny i przeprowadziłem taki eksperyment. Tą sprężynę zamocowaliśmy na stanowisku i zamocowaliśmy wskaźnik laserowy, skręcaliśmy ją określonym momentem, które odpowiadało danemu naprężeniu i luzowaliśmy i patrzyliśmy, w które miejsce wraca ten wskaźnik laserowy. Oprócz tego jeszcze na sprężynie zrobiliśmy dwie linie. Jeżeli by się zaczęła trwale skręcać, to w stanie luźnym te linie poprzesuwają się. Wiadomo, że zrobiliśmy takich parę obciążeń jeszcze w zakresie tym sprężystym do 1300 MPa. Tam jest, powiedzmy, jakiś zakres, to nie wraca idealnie w punkt, gdzieś wiadomo, że jest jakaś niepewność tego pomiaru, ale w tym zakresie. I zaczęliśmy obciążać do coraz większych momentów
i odciążać tą sprężynę, wyznaczając sobie charakterystykę. Bardzo cenny wykres wyszedł. Mamy względne trwałe skręcenie sprężyny w funkcji naprężenia zewnętrznych warstw sprężyny, czyli w tej podejścia analizy sprężystej. I przy 1300 megapaskalach mamy zerowe. Wiemy, że granica plastyczności jest tam w granicach 1400 megapaskali. Więc przy 1450 mamy jakieś tam minimalne i jak ono postępuje. Wiadomo, że mamy niepewności, ale jest to liniowy, nieznaczny wzrost, czyli ta sprężyna jest nadal nośna, będzie pracowała w zakresie sprężystym, bo tylko za pierwszym razem wykaże tą plastyczność i dopiero, czyli tak jak powiedziałem, że ten wykres jest jakby dzielony na dwa obszary, liniowego wzrostu tych odkształceń, bardzo nieznacznego, i w zakresie naprężeń 1800-1900 megapaskali, czyli to, co na początku stwierdziłem jeszcze, prawie nic nie wiedząc o tych odkształceniach plastycznych i tej analizie plastycznej, mamy gwałtowny, wykładniczy wzrost trwałego skręcenia sprężyny, czyli tych trwałych odkształceń plastycznych. I proszę zobaczyć, czyli, bo może to też nie powiedziałem, bo wydaje mi się, że to jest zrozumiałe. Jeżeli liczymy naprężenia analizą plastyczną, to wtedy możemy je porównywać do granicy plastyczności wyznaczonej z rozciągania. Czyli jeżeli mamy na przykład taki płaskownik i wiemy, że granica plastyczności wynosi 230 megapaskali, to przy zginaniu, jak policzymy te naprężenia według analizy plastycznej i chcemy z warunku wytrzymałościowego obliczyć ten przekrój, to porównujemy oczywiście do naprężeń krytycznych, czyli to nasze naprężenie nie może przekraczać krytycznych, czyli to nasze naprężenie wyliczone z analizy plastycznej nie może przekroczyć tej granicy plastyczności. Oczywiście musimy jeszcze jakiś współczynnik bezpieczeństwa sobie dobrać. Przy takich materiałach sprężysto-plastycznych proponowałbym, z pewnością by wystarczył 1,4. I jeszcze na tym wykresie mogę pokazać, jeżeli mamy te naprężenia sprężyste, tą granicę plastyczności na poziomie 1400 megapaskali, to nośność jakby tej belki wyznaczona z analizy plastycznej będzie 50% większa, czyli 1400 plus 700 będzie 2100. To gdzieś w tym obszarze tu jest ta granica, kiedy i te względne jakieś trwałe odkształcenia, które są do zaakceptowania, które powstaną tylko przy pierwszym takim obciążeniu, gdzie ta belka jest nośna. Także tu się wyjaśniło i to jest eksperyment rzeczywisty, a teraz pokażę analizę metodą elementów skończonych, nielinową, sprężysto-plastyczną. Teraz będzie rozwiązanie i analityczne, i mesowskie tego zagadnienia pierwotnego, które wydawało się na pozór bardzo proste. Oczywiście jak się wie, to wszystko jest proste, jak się nie wie, to jest trudne. Czyli, że mamy płaskownik, który będzie zginany w układzie trzypunktowym, po czym będziemy go po zginaniu, bo wiadomo, że oczekujemy zgięcia w tą stronę, to będziemy go obracać o 180 stopni i patrzeć, czy mamy jakąś zmianę na wskaźniku zegarowym. On pokazuje tutaj do mikronów, ale powiedzmy wiarygodna jest 0,01 mm, 10 mikronów. I zagadnienie było, kiedy pojawi się to ta 0,1 mm odkształcenia. Tak jak mówiłem, mamy tutaj wyznaczoną granicę plastyczności z rozciągania, czyli mamy liniową sprężystość, później takie plastyczne płynięcie. Więc jeżeli byśmy policzyli to, tak jak chcieli wyznaczyć to w sposób analityczny, to po prostu ta siła, która wynikała z analizy sprężystej, ona wychodziła tam gdzieś około 310 kg, należałoby ją powiększyć o ten stosunek wskaźnika wytrzymałości plastycznej do sprężystej,
przy przekroju prostokątnym jest to 50%, czyli należałoby to o 50% powiększyć, czyli można by było wtedy szacować analitycznie, że ta siła, która spowoduje trwałe wygięcie, pierwsze trwałe wygięcie tego płaskownika, będzie trochę ponad 300 plus 50% 300, czyli 150, to mamy 450 kg. Trochę po przekroczeniu 450 kg można by było strzelać tam 470, powiedzmy. W rzeczywistości wiemy, że to jest 480, tam 80 parę w granicach błędu. Tak, z pomiaru wyszło tam 484 kg, z pomiaru rzeczywistych. Natomiast jeżeli chodzi o analizę metodą elementów skończonych, to musimy przeprowadzić tą analizę nie w zakresie, nie analizę sprężystą, która wtedy błędnie nam pokazuje jakiś wzrost naprężeń, czyli że zewnętrzne warstwy osiągają naprężenie większe niż wyraźna granica plastyczności, co jest niemożliwe. Przy analizie plastycznej ten rozkład wygląda tak, że miejsce, gdzie osiągnęliśmy to naprężenie, już to naprężenie się nie zwiększa, tylko się jakby, mówiąc w szczególności, rozlewa po całym przekroju. I wiadomo, że ta analiza nieliniowa jest w krokach robiona. Tutaj ją zrobiłem chyba w 20 krokach, jak pamiętam. I można wygenerować z programu wtedy wykres ugięcie w funkcji, tu jest czasu, ale jakby kroków, bo jakby to cały czas trwania tego jest 1 sekunda, a krok wynosi 5 setnych. Wiemy, do jakich naprężeń maksymalnych był robiony eksperyment, znaczy ta analiza, więc z tego sobie przeliczamy na siłę. I co jest dla nas istotne? Istotne jest, kiedy tracimy liniowość. I to jest znowu taki ten cenny wykres, który można odnosić do tego, co pokazałem, uzyskane z rzeczywistości ze sprężyny. Czyli mamy tą siłę, mamy zakres taki liniowy, sprężysty i gdzieś miejsce, kiedy odchodzimy od tej liniowości w sposób liniowy, a później w sposób bardzo gwałtowny. Jakby to jest to drugie miejsce i przy, oczywiście jakbyśmy sobie teraz tą siłę przeliczyli na naprężenia, to ona będzie odpowiadało tym naprężeniom, że mamy tutaj tą granicę plastyczności osiągniętą taką jak przy rozciąganiu i wtedy mamy bardzo małe, ale trudno jeszcze mierzalne jakieś odtrącenia trwałe i wchodzimy później w ten zakres dużych, już gwałtownego wzrostu tych odtrąceń trwałych. Jeżeli przy obliczeniach analitycznych nie możemy tego zrobić, przy obliczeniach metodą elementów skończonych możemy sobie dokładnie w punkt określić, jakie chcemy odtrącenie trwałe, 1/10. Więc odkładamy tą charakterystykę liniową na tym wykresie i mówimy, to jest to miejsce. 4900 N, jeżeli chcemy mieć ugięcie 1/10 mm, czyli 490 kg. W rzeczywistości jest tam 484. Wiemy, uwzględniając niepewność, że to jest dokładnie ten wynik w punkt. Zrozumiałeś coś z tego, Maurycy? No to jeszcze raz Ci w takim układzie podsumuję, żeby to poukładać. Jakie wnioski są? Odpowiedź na pytanie, gdzie jest granica plastyczności, rozciąganie versus zginanie, jest w tym samym miejscu, tylko się inaczej objawia, ponieważ zginanie jest specyficznym przypadkiem, więc te naprężenia pojawiają się na początku i przekraczają granicę plastyczności w bardzo małym obszarze, w bardzo małej objętości materiału, więc są bardzo trudno wykrywalne, ale są. Przyrastają liniowo. Na wykresie tego nie widać takiej klasycznej inżynierskiej dokładności. I dopiero zaobserwujemy miejsce wzrostu tych naprężeń plastycznych na granicy liniowego przyrostu naprężeń i wykładniczego wzrostu naprężeń. To miejsce zaobserwujemy. Czyli taki pierwszy wniosek jest, to nieprawda jest, że ta belka przy zginaniu pracuje w większym zakresie sprężystym. Oczywiście po przetreniowaniu takiej belki, po przekroczeniu tej granicy plastyczności ona się umacnia i poszerzymy zakres pracy sprężystej. Ale w tym pierwszym obciążeniu zajdą, dokonają się odkształcenia trwałe.
Więc jeżeli nie chcemy, więc tak jak powiedziałem, inżynierowie budowy maszyn, jeżeli nie chcą, nie akceptują jakichkolwiek kształceń plastycznych, to muszą stosować tą analizę sprężystą i tam jest ta granica. Natomiast jeżeli możemy zaakceptować jakieś niewielkie odkształcenia plastyczne, możemy przejść dalej z siłami, naprężeniami. I ten drugi wniosek jest w takim układzie, ta nośność, czy te dopuszczalne siły, które można zastosować przy zginaniu, przy takiej analizie sprężystej, będą o 50% większe niż przy rozciąganiu. To co, Maurycy, kończymy.